Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania witam Cię ja, czyli Alina Kaźmierczak. Idź do lasu, niech on poukłada Ci w głowie. To hasło rezonowało mi dziś od rana. Pamiętam taką grafikę, nie pamiętam czyja ona była, ale była tam przedstawiona głowa i w głowie zamiast mózgu był las. Były spięte drzewa, które nachodziły na siebie. I to hasło, idź do lasu, niech on poukłada Ci w głowie. I rzeczywiście z taką myślą dziś poszłam do lasu, poszłam na spacer, żeby odnaleźć trochę siebie, żeby uspokoić myśli, żeby po tym ciężkim okresie dla mnie, takiego trochę kryzysu, wyłączenia, wyalienowania, kiedy zlikwidowano moje konto na Facebooku, kiedy odcięto mnie od Messengera i właściwie przez chwilę przestałam istnieć, potrzebowałam, żeby uspokoić swoje myśli. Bo co daje las? Las przede wszystkim daje ciszę. Las daje energię, ponieważ drzewa to energia. Tam możesz znaleźć śpiew ptaków i tam przez chwilę możesz pobyć z sobą, ułożyć sobie na nowo myśli. I powiem Ci, że to rzeczywiście działa. Ja nie poszłam do lasu sama, poszłam do lasu z osobami, których potrzebowałam. Potrzebowałam, żeby poukładać to wszystko i z nimi przegadać pewne rzeczy, żeby zrozumieć i żeby dotrzeć, co tak właściwie dla mnie jest ważne. I las rzeczywiście dał mi takie ukojenie i poczucie, że będzie dobrze. Poczucie, że to wszystko się ułoży, bo przyroda sama się odradza. Przyroda teraz już nam pokazuje, że nawet jakieś rzeki się potrafią oczyścić, że tam, gdzie były ogromne zanieczyszczenia, to przyroda sama potrafi to zwalczyć. Jeżeli przyroda potrafi to zrobić, to my również potrafimy odbudować wszystko. Czyli to nie jest tak, że zostajesz sam, sama na świecie. Przyroda jest potężną energią, z której warto czerpać i którą warto wykorzystywać. Jeżeli masz problem, idź do lasu, niech on poukłada Ci w głowie. Mi już dziś poukładał. Miłego dnia.